Cześć ludzie kochane. Chciałem wam powiedzieć, właściwie ostrzec przed tym, żeby nie pisać w internecie, ani nie mówić głupot przez telefon o jakiejkolwiek agresji. Już zatrzymano w kilku miastach 6 takich ludzi. Właściwie to już 7, bo jeszcze jeden model z Gdańska był. To pisali, tam wczoraj pokazywali do prezydenta Olsztyna, Poznania, Łodzi i innych miast. Pisali jakieś pogróżki, że o, będziesz następny po Adamowiczu. Jakieś coś. A słuchajcie, ustalić, kto to napisał, z jakiego komputera i z jakiego adresu, to jest chwila. Każdy komputer ma swój adres IP. I to jest moment. A jeden z jednego miasta, ja nie chciałbym skłamać z którego, dzwonił na 112 i tam mówił, że on zamorduje prezydenta Dudę. No to słuchajcie, to już jest agresja w sieci. Ten z Gdańska, co właśnie dzisiaj o nim był taki króciutki komunikat, to Tuskowi się odgrażał, że Tuska zamorduje. I za taki, dla kogoś to, ktoś, kto tak głupio pisze albo mówi, to uznaje to jako żart może, ale to jest bardzo głupi żart. Dla tamtych prezydentów, o których już mówiłem, z tych miast, już ochrona jest wyznaczona. Znaczy, jeżeli się zgodzą, będą mieli ochronę policyjną. Tylko wtedy guzik mają z życia prywatnego, bo gdziekolwiek się nie ruszy, to z ochroniarzami idzie. I także przede wszystkim uważajcie na to, co piszecie, czy w internecie, czy gdziekolwiek, bo ustalić to jest moment. Czy gdziekolwiek dzwonisz, tak jak mówię, na 112 dzwonisz, tam automatycznie pokazuje się sygnał, z którego miejsca dzwonisz. Nie ma tak, że, i zresztą jest numer telefonu, że ktoś anonimowo to robi. Nie ma czegoś takiego. Także nie będę się powtarzał, tylko powiem na koniec, uważajcie, co piszecie, co mówicie. Trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie, cześć.